Organizator festynu z okazji Dnia Dziecka, Dariusz Grabczuk, radny Rady Miasta Chełm. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły przedsięwzięcie, a są nimi. Językowe przedszkole integracyjne w Kasztanowym Parku. Pralnia chemiczna Super Ola, Chełm, ulica Wojsławicka 2. Najwyższej jakości meble tapicerowane BH Meble, Chełm, ulica Okrzowska 41. Usługi transportowo-towarowe Teresa Marcyniuk, Pokrówka. Ośrodek wypoczynkowy Niebieskie Migdały nad Jeziorem Białym. Adam Leszczyński, radny Rady Miasta Chełm. Centrum Nauki i Biznesu Żak. Tadeusz Łańcucki, radny Rady Miasta Chełm. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet, ulica 1 Armii Wojska Polskiego. Firma Perfelti Van Mel Polska, producent Mentosa. Firma Coca-Cola. Pracownia Złotnicza Błażej. Motopol, autoryzowany serwis ogumienia. Kuppol, wulkanizacja oraz sprzedaż opon. Restauracja Kozak. Firma Sprint, wszystko do gastronomii. Cisowianka, producent wody mineralnej. Dyskoteka Kotwica nad Jeziorem Białym. Amika, producent lodów. Chłodnia Iglo. Firma Toy Toy. Adidas, Nike, Puma w Chrobrym, ulica Lwowska 13. Autokomis Hit, ulica Chemiczna 11. Naszymi partnerami są Urząd Gminy Chełm, Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, Wyższa Szkoła imienia Bogdana Jańskiego w Chełmie, Miejski Klub Sportowy Cement Gry w Chełm, Świat Rozrywki Paweł Klasura, Paintball Kumowa Dolina, Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie, Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz wszystkie służby mundurowe, Komenda Miejska Policji w Chełmie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Nadburzański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, Zakład Karny w Chełmie, Straż Miejska w Chełmie. Honorowy patronat nad akcją objął wicemarszałek województwa lubelskiego, pan Krzysztof Grabczuk. Wszystkim przybyłym dzieciom życzymy udanej zabawy. Wam, kochane dzieci, wszystkiego, wszystkiego najbardziej sportowego, masę łakoci, no i Wam, drodzy rodzice, pociechy z Waszych dzieci życzy Andrzej Supron. Witam Was, chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, życzyć całej młodzieży z Chełma powodzenia i przede wszystkim trzymajcie się i bawcie się dobrze. Pozdrawiam organizatora Darka Grabczuka. Włodzimierz Szaranowicz, Telewizja Polska.